spadnę. Spadnę! Skacz, no błagam! No Jezus! Nie, no mogę iść dalej, dajcie spokój. Jeszcze nie jest tak źle. A, bo to jest punkt, okej. Okay. Ukryta ścieżka. W ogóle tu jest też druga opcja na pójście? Nie wiem, czy dam radę, rozumiem, że to jest... Tak, to jest wieża słoneczna, do której w ogóle dążę. Zobaczymy, co zrobię z obecną sytuacją. Bo dużo tutaj jest do zrobienia. O matko, dziękuję! Miło z waszej strony, że mogę takie rzeczy robić. Że Eve ma jakieś szybsze tempo. Przydałoby jej się też podwójny skok, ale to już nie będę marudził. O! To jest bardzo niefajne. Dziabaj. Tak, tego potrzebowałem, żeby ich zabić. Wow! Okej. Okay. Fajnie. Nie! Jeden niebieski, drugi... Pojebane. Panikowałem, mając ich dwóch na sobie. Masakra. Muszę zacząć pamiętać, żeby faktycznie używać tych granatów i innych rzeczy, bo one mogą mi się naprawdę przydać momentami. A ja bardzo ich nie doceniam. Dobra, zostawmy ten fragment mapy prawy na później. Co to jest w ogóle? Złomowisko. Aha, dobra, tam była misja faktycznie. Pójdźmy tam. Tam. Chciałbym zobaczyć ten duży obszar i przekonać się, co tam jest. Tylko, że ja umrę pewnie, ale to nic. Nie wiem, czy nie powinienem się faktycznie cofnąć, ale... Znajdę coś ciekawego w tym obszarze. Nie wygląda na to. Przeciwnicy są. Najgorsze, że tacy, których nie znam. Okej. Rozumiem, że on mógłby być denerwujący, gdybym walczył z nim jednocześnie. Tam jest rzecz. Tylko, że ja nie dotrwam do rzeczy. Nie! Gin! I wystrzelałem też wszystkie... Aha. A, tam jest rzecz, tylko ja jej nie dostanę. Ha! Niedobrze. Bardzo niedobrze. Mogę spróbować, tylko że będzie kolejna wieża, której ja nie mam. Mam jeden pasek życia, a moje życie się nie odnawia automatycznie. Dramat jest. Mógłbym jeszcze... No mogłem, no ale coś tam... Coś mnie na bank zabije tu, no. Nie jestem tak wprawiony, żeby nie dostać obrażeń od niczego. Mogę te pajączki... Jezus! Pajączki. Nie! Jeden cios! Jeden cios! You died, dzięki. Nie chcę byka używać. Gdzie jestem? O, w punkcie szybkiej podróży. Ha!
Ojej. No dawaj. Żegnaj. Takie szybko w ogóle nabijam punkty umiejętności. Jestem w szoku w tej grze, że tak szybko idzie. Tak, muszę przeskoczyć tutaj. Muszę sobie powiększyć efekt AOE. Denerwująca jest ta desynchronizacja. W sensie ten brak rytmiczności ich kombosów. Ale z drugiej strony no oczywiście bardzo przyjemny, bo utrudnia. Tak całkiem konkretnie utrudnia, rzekłbym. To jest jakiś inny. To jest inna wersja tego gościa, nie? Tak. Ale ataki ma te same. Myślałem, że będzie jakiś szybszy może, ale nie był. To jest SA. Ja muszę się wreszcie nauczyć, czym są te paski, które ja mam. Dobra, dalej w te pustynie nie brnę. Idę tutaj, skoro już mam full HP z powrotem. To jest oznaczone na zielono. Chciałbym zobaczyć w ogóle mój pasek. Ale widzę, że gra nie chce mi go za bardzo pokazać. I teraz się udało bez straty HP. Jak trzeba było, to nie zaatakował. A tam nie idę. Dobra, idziemy prosto. Mogę w sumie puścić skan. Serio? Serio? Zawsze muszę za wcześnie wcisnąć. Zawsze, co do jednego razu. Przyrzekam. Żyję jeden. Myślałem, że wszystkich zabiję tym. Jeszcze? God damn it. Myślałem, że wszystkich tym zabiję. No jestem kiepski momentami, ale... Na szczęście nie odbija się tam na performance w tej grze, bo tak wszystko zabijam za pierwszym razem. W miarę. Wyjątkowo długo w ogóle przeżyłem. Mając ledwie... Wysepki jakieś. Tu może być jakiś bosik. Ale najpierw dotrę tu. Złapię to, co tam trzeba złapać. A potem będę myślał. Dobrze idę. A nie, już mam to, co chciałem mieć. Zebrane części do Lily. Dobra. To dalej nie idę. Bo chciałbym zwiedzić całą tą pustynię. A. Nie lubię tych pająków. Jakoś tak nie potrafię z nimi współpracować. Tego też nie włączę pewnie. Czy włączę? Nie no, wiem, że nie włączę, no bo muszę tą wieżę ogarnąć i właśnie do niej idę. Czyli muszę zrobić dłuższy fragment gry po prostu na jednym przejściu, żeby nic przypadkiem...
Nie w tę stronę! Fioletowy do tyłu. No ho. Chodź. Kordi, czas i spać, nie? Jesus! Nie mam tego sobie. Skopię ci tyłek. Fajnie, że mam dużo punktów, tylko nie wiem ich gdzie wydać, bo wszystkie te stacje dokujące są popsute. Łatwiejszy. On chyba to mniej HP niż ten z kosami. Ale w sumie tych z kosami często obracają do mnie plecami. Może liczyli, że wezmę mordowanie od pleców, ale nie wziąłem mordowania od pleców. Stwierdziłem, że będę się bawił tym systemem walki, jak mówię. To więcej życia masz? Niedobrze. No i nice. Bez straty HP. Tak trzeba do tego podchodzić, bo mam naprawdę kawał mapy do przy... Co? A, tu mogę wejść. Ale to zaraz, muszę najpierw aktywować te wieże, bo inaczej będzie problem. No chodź, pobawmy się. Wow! Wow! To mi się podobało. Jeszcze raz. Przerwę ci, bo obawiam się, żebyś mi zabrał całe HP, jakbym sobie pozwolił na to. Mogę po to wejść? Nie? Postać mi się steleportowała. Nieźle. Coś zrobiłem. Co? Co? Dobra, ta skrzynia na pewno mi się do czegoś przyda. Tu bym wszedł na przykład. Z pomysłu, mogę ją aż tutaj dociągnąć? Próbujemy, no co? Mogłabyś naprawdę ją trochę szybciej pchać. Przeciwnicy. Ale chyba do mnie nie podejdą, co? No. No. I weź ty mnie nie denerwuj nawet. Dobra, mniejsza zresztą, bo tam ta, i tak ta skrzynia ma jakąś trójkę. Nie lubimy was. Nie lubimy was, pajączki. Dobra. No i jak wymorduję wszystko, co tu żyje, to będę mógł sobie swobodnie chodzić po tej mapie. Coś ciekawego? Tak, no tam na górze jest coś ciekawego. Ale... It looks like this is it. Nie, no co ty mówisz? Nie. To jest wieża słoneczna? I love it. To chyba to. To chyba to. I'm service 001. Standard service drone. A możesz mówić szybciej? Requesting administrator assist. An error occurred in solar tower or... Dobra, muszę wejść na górę, no przecież wiadomo, że muszę wejść na górę.
The error cannot be resolved with the current service drone function. Stopping power supply to nearby administrator confirmation required. A mamy jakiegoś admina? I can't figure out, are you saying that the solar tower cover is damaged? I am sorry. Service drone. Language capabilities limited. Cover device requires confirmation from administrator. Resolve error as soon as possible. No, chciałbym. Ale nie wiem, o co chodzi. O, jakiś przycisk, nie? Czy nie? Śmieszny uśmieszek. Dobra, chcę wejść na tą wieżę. Zaraz się okaże, że powinienem na nią wejść dopiero później, ale dobra. Bo wdrapywanie się widziałem. Co? Ta gra nie ma zbyt dobrego systemu skakania. Mam nadzieję, że nie będzie się to regularnie zdarzać. Assassin's Creed! Ezio Auditore da Firenze! No, no, kacz. Dobrze, Eve. Właśnie. O, nice, dobra. Prawie spadłem, bo chciałem doskoczyć za szybko w miejsce. O! Error. There must be some kind of issue with the facility. Ale dostałem egzokręgosłup. Wejdźmy jeszcze wyżej. Wait a minute. That looks like the service drone. O! Czyli dobrze jednak zrobiłem, że tu wszedłem. To się akurat cieszę. Thank you, administrator. Thank you. System maintenance may now resume. Good. At least the drone is intact. Nie wiem skąd wziąłem ammo, ale je mam. O, wow. Spadanie nie było w planach. Muszę dziabnąć CS butli znowu. Dobra, dziabnij. System is now all clear. Yay! Successful. Czy ona się musi aż tak ruszać? Czy nie wymyśliliście prostszego sposobu, żeby wieża się otworzyła? Wszystko musi być takie futurystyczne, rozumiecie? No musi być. Did that solve the problem? I'll have to check it out. Fajna muzyczka. Dobra piosenka. Can I go down? Yeah. Uh-oh. Tylko tu? Haha. Nice. Dawaj nagrodę. Najlepszy. Bez administrator. Of the month. Do you even know what the administrator of the month means? Administrator of the month is administrator of the month. Solar tower status normal. Resuming maintenance tasks. Great. Now we should be able to use the cap again. Those things. Oh, well, the drones. Do you? I couldn't say, but I'm. Mission complete. Kolejny punkt. Mam tyle tych punktów, że szok. Dobra, jak to wygląda? Mogę się jeszcze przejść tu, no. Bo to nie będę miał okazji tego odwiedzić zbyt szybko teraz. Dzięki Eve, że masz to szybsze bieganie. Uwielbiam to. Serio. Ludź. Ten ludź nawet wygląda jak ludź. Wszystko jest martwe.
Przecież czasem te rzeczy są tak komediowe, a czasem tak mroczne, że ciężko się połapać, ale to jest właśnie przejaw azjatyckiej produkcji, nie? Nic z tym złego, co najlepsze. Dobra, co ja mogę kupić w sklepie? Mogę kupić ammo teraz? Pocisk. To jest w ogóle coś, co bije na odległość. Może powinienem wziąć te rzeczy? Na wszelki wypadek, żeby je mieć, no. Żeby mieć wszystkie te zdolności, a potem będę ulepszał te, to jest dobrze. Mam strasznie, strasznie dużo punktów umiejętności w tej grze i to mnie trochę przeraża. Bo ona mi daje tyle możliwości, że ja nie wiem, co ja pocznę potem. Dobra, rozumiem, że tam mogę iść dalej w las. Ale na ten moment nie mam takiej potrzeby. Nie będę się przebijał przez te różne rzeczy. Odblokuję sobie te punkty, które mam, zapisu. I chciałbym jeszcze... Dobra, to może ja usiądę. Jestem przekonany, że mogę tu wejść. Ona się powinna móc tu wdrapać, ale nie umie. Nie wiem. Muszę to wnieść trochę wyżej. Nie no, ewidentnie... O! The fuck? Rozumiem, że to jest trzeci poziom drona, tak? Że mogę zhakować tylko mając trzeci poziom tamtej dronowej energii. A nie. Muszę aktywować te terminale. Jeszcze dwa. Okej. Okay. I get it. No i superowo. I teraz powinienem móc wejść po tą skrzynkę. Tak, ona jest zielona. Doskonale. Nie wiem, od czego to zależało. Serio, nie mam pojęcia. Może odpowiednia kolejność musiała być. Potential Tempest. What is this thing? It looks so strange. Oh, that's a can. That's a can. In the past, it was used as a container for electrolyte solutions. Roztwory elektrolitu. I like it. I can read a variety. I can accept that. It isn't much, but I can still feel traces of memories in it. No poczekaj, poczekaj, pogadajcie sobie. Or an advertisement for the electrolyte solution. Funny seeing you so interested in some old item. Well, they're kind of looking in their own way. But if you're not worried about it, why don't I make a cabinet and store it? O, szafkę? Tak, zrób mi szafkę. As long as it's not a burden for you. Oh, this is easy as pie for the one and only. I'll prepare it right away. Let's make the connection together. Thank you, Lily. Hi. Trzeba pamiętać o tym, że mam te dodatkowe zdolności. Trzeba zacząć z nich korzystać, bo to szkoda zmarnować zupełnie. A no dokładnie tak się stanie, jeśli... Jeśli nie zacznę o tym myśleć, że je mam. A co tu będzie? Nowy strój. Great. Dokładnie tego potrzebowałem dla mojej postaci. Wow! Co ty zrobiłeś najlepszego? Ja tylko chcę się dostać do zapisu, daj mi spokój! Pamiętam, że tam jest, potrzebuję go. Bardzo ostrożnie to grałem. Nie chciałem wpaść w pułapkę tego, że zostanę uderzony, bo to był ostatni hit już. Great. Potrzebowałem tego. To jest przejście chyba do pierwszej lokacji. Tak.
A ja mogę stamtąd po prostu sobie pobiec. To jest koślawe. Run, Eve! We can't fight him! He would die! Dobra. No już, stój! Przestań mi! Już! Nabiegałaś się! Usiądź! Zobaczmy ten nowy strój, który dostałem. Oh yes! Nie, metal po... co? Oh yes! Ten wyścigowy strój wyglądał super! Chcę go! To jest skrzynka. Żeby ją otworzyć, to pewnie muszę pokonać wroga, czy nie? Nie! Wystarczy, że istnieje. Czemuś się nie złapała? FK! FK! Nie wkurzaj mnie! Sam stwierdziłeś, że przestajesz atakować. Ja cię nie zablokowałem, w sensie nie sparowałem, o tak. Tam jest jakieś wejście, o, jaskinia. Wow, aż tyle obrażeń dodałem? To jest dobre na walkę z masą przeciwników. Ja właśnie będę chciał to rozwijać, żeby tam walka była coraz łatwiejsza. Bo z bossami sobie jakoś poradzę, ale masa... ale ładnie. Mi się kojarzy w ogóle... Była taka przeróbka z Naruto, gdzie tam z filmu Ostatni, oni stali nad takim jeziorem i rozmawiali o tym, czy woda jako woda, czy woda jest mokra. Like water isn't wet. It's not wet. You fuck. Taki słynny filmik, gdzie było Water isn't wet. No ale właśnie Naruto Shippuden film ostatni. Bardzo serdecznie, polecam. Kolejny strój. No cóż za niespodzianka, doskonale. A jeszcze podskoczmy tutaj i zróbmy sobie kolejny punkt kontrolny. Nawet bez walki z wrogami już. Ile razy można, nie? Możesz biec szybciej? Czy jako, że wrogowie są na mapie, to nie możesz? Gra ci nie pozwala wtedy sprintować? Dobrze, to nie sprintuj. Ja dobiegnę je twoim żółwim tandem. Nie ma najmniejszego problemu. Gonią mnie. Ciekawe, jak długo wytrzymają w tej pogoni. Serio? Jestem w walce? No teraz nie będę, no. Slay! Oh. Szlak. Ja cię sunę, jeden na niebiesko, drugi na czerwono.
No, ile można? Nie no, odwróć się normalnie, nie ma co. Nie planowałem robić z tego jakiegoś wielkiego pojedynku z 1000 przeciwników, tylko właśnie uniknąć pojedynku. Ale miło wiedzieć, że mogę sobie tą grę jakoś utrudnić. Pierwszy raz skorzystałem z tej opcji, bo sobie przypomniałem, że jest. Idziemy do Lily w takim razie. Spadnę. Spadnę! Skacz, no błagam. No Jezus. Dlaczego błędy? Do większego lamienia dzisiejszego wieczoru jeszcze nie było. Więc zanieśmy temat do Lily i zobaczymy, co nam to da. Tak, zawadzałabyś, denerwowałabyś mnie. Lily, preparations are complete. All right then. We're good to go. Would you mind bringing the patient here while I prepare for the process? I'll bring her right now. Mówiła, że cudów nie będzie. Ciekawe, jaki będzie efekt. I did everything I could. It's not perfect, but the patient should be in much better shape now. Sue, are you there? I can feel you. Enya, are you all right? Enya. Yes, your hands. They're very warm. It's been so long. Enya. Eve. It's starting to come back to me. You helped me. I would like to repay your kindness, but I don't have anything to offer. The only thing I can do is sing. Your song is more than enough. Also, you should be thanking Lily, not me. She's the one who really saved you. Humble. Tak by chciała obrosnąć w piórka, ale jednak wie, że nie może. Nice. Co? 4 punkty umiejętności? O co chodzi? Dobra, gdzie jest budka telefoniczna? Potrzebuję się przenieść i kupić materiał polimerowy. Pamiętam, że materiał polimerowy sprzedaje ta... No właśnie ty. Kaya. Oh, what brings you here that... Kaya. Może kiedyś zapamiętam. Yes. Kup tego trochę. You leaving now? Goodbye. Farewell, Kaya. Kup tego trochę, bo mi się to przydaje. Tworzenie kostiumów jest ważne. Dla fabuły, oczywiście. O, nasze puszki. Ah, Eve, did you bring me the can? Because I've made all the preparations already. Preparations? No. Voila! I picked up some stuff I found lying around and I put together a cabinet. Fajne, wszystko w takim klimacie trochę Bioshocka, nie? Storage and display at the same time. Not bad. Right. I'm telling you, Lily Artemis always gets the job done. Prawie jak twórcy tej gry. No. No. Nice. Czarna perła. Naprawdę. Mam tutaj powiększanie liczby amunicji i tak dalej, etc., etc. A wy mi reklamujecie to,
kombinezonem, w którym ona jest w bieliźnie? Serio? No dobra, no. Czemu nie? Czemu nie? Moment, skorzystaj ze sklepu? Nie. Gdzie jest warsztat? No może z tobą pogadać, żeby warsztat mieć, tak? I want to go to the wasteland too. Dobra, skończ gadać, pulpit naprawczy. Co ty nie powiesz? Daj mnie to. Wyścigowy... Yes. Mam jakieś punkty? Nie mam. No, mega jest ten strój, bardzo mi się podoba. To w ogóle jest jej skóra, czy... Tak chyba ma być jej skóra. Ale to nic. Bo ten strój jest mega, ta krata jest superowa. Lubię takie rzeczy. Dobra. Okulary! O, mam okulary! Fajne, podoba mi się, chcę to. Fajowe, naprawdę fajny kombinezon. A i to jest to, co ja dostałem, tak? Planetarny kombinezon desantowy. A fajny nawet, no. Podoba mi się. Jezus, ale tak podkreślającego tyłka kombinezonu to jeszcze nie miałem. Nie, no, na razie pochodzę sobie w tym. Ale potencjalnie bardzo mi się podoba tamten. No kurde, i okularki. Mwah. Chef's kiss. Dobra, zapiszmy. No jest już północ, ja planuję się położyć w miarę spać, żeby jutro rano sobie zacząć streamować znowu. Mamy zapisik. Wszystko jest zgodnie z planem.